drodzy, bardzo serdecznie chciałbym się z Wami bardzo podzielić radosną nowiną. Jestem już bardzo wyczerpany po tym dniu, bo spędziłem dość długo w redakcji i, że tak powiem, na wyjazdach dwóch. Zaraz Wam o tym opowiem. Później jeszcze nagrałem swój materiał i tam zdarzyło się na sam koniec drobne nieszczęście, ale obrócimy to w plus. No i teraz jeszcze w domu miałem parę obowiązków do zrobienia i siadam, żeby nagrać z tego na świeżo materiał i Wam omówić tą sytuację. Bo ja Wam mówię, że jednak przyciągamy dużo rzeczy. Mi się tak zamarzyło, kurczę, fajnie by było teraz z prac, z fabryk zobaczyć, jak to jest praca biurowa. I jeszcze nie dość, że to jest praca biurowa, to jest jeszcze to coś, co się pasjonowałem zawsze od lat, tylko robiłem sobie dla siebie amatorsko. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Możemy udzielić małego wywiadu? Niestety do rektora się bardzo spieszy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry bardzo, możemy zająć chwilę? Nie bawię się. Nie, bo ja mam swoją opinię straszną. Także. Ale właśnie to chętnie wysłuchamy. Nie, dziękuję. W pewnym momencie też pracowałem dla różnych firm. Jeśli posiadasz własną elektrownię słoneczną i chcesz zobaczyć, ile prądu wyprodukowałeś lub oddałeś do sieci, pokażę Ci na to dwa sposoby. Powinieneś posiadać licznik dwukierunkowy, który zlicza energię oddaną i energię zużytą dla Twoich potrzeb, jak również warto posiadać Tauron e-licznik. I zaczniemy od licznika dwukierunkowego, mamy wyświetlacz. A teraz mam zaszczyt pracować dla telewizji lokalnej Imperium Gliwice. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Dzisiaj spędziłem pół dnia albo bardzo dużo godzin z Adą i Wojtkiem. Niesamowici ludzie, niesamowicie się realizują. Dużo wiedzy mi przekazali. No, bardzo miło, się cieszę, że z nimi będę mógł współpracować i się rozwijać. I tak, no robiłem to, co kocham. To była... No, zawsze zazdrościłem pozytywnie ludziom, tym, którzy robią to, co lubią i jeszcze potrafią za to wyżyć. I wreszcie trafiła mi się też taka okazja. I nieraz nam, mi czy tobie takie rzeczy się zdarzają, te co właśnie przyciągamy. Tylko nie wiem jak wy, ja nieraz zcykałem, miałem za dużo strachu, lęku i po prostu w to nie wchodziłem. Ale nigdy nie wiemy, co nam przyszłość przyniesie. No i bardzo, naprawdę pozytywny dzień. Kurczę, byłem operatorem kamery. Nagrałem fajne wstawki. Spędziłem miło czas, poznałem ludzi bardzo wartościowych. Zapraszam Was serdecznie za Chechłem. Są Proboszczowice, tam jest takie rancho. Kurczę, nie wiem, zadzwońcie, skontaktujcie się albo oglądajcie tą telewizję Imperium. Tam będą też jakieś wywiady albo coś. No, piękna sprawa, możecie to śledzić. Ja bardzo żałuję, że mieszkam w takiej wiosce, gdzie oni nie sięgają, nie mają internetu ani tej kablowej telewizji, bo chętnie cieszyłbym się, jeśli oni tu lokalnie też po gminie rodziny by jeździli i kręcili taką telewizję, właśnie to, co my robimy, co tu się dzieje. No powiem Wam, że coś pięknego zobaczyć te studio, bo oni też mają radio. Bo jak ja widziałem te studio radyjne, to mi szczęka opadła, bo jedynie to znałem ze zdjęć albo z jakiejś takiej relacji na żywo, jeszcze nigdy nie byłem w tak zaawansowanym pomieszczeniu technicznym i tak samo moje sprzęty się chowają co do tej telewizyjnej jednostki, ale tu nie ma się co dziwić, tak? Amator w porównaniu do zawodowców. Ale zawsze znając mnie, ja muszę coś narozrabiać. Kurczę, i zawsze lubię upiec więcej pieczeni na jednym ruście. I mówię, wracam z tej telewizji po 16, mówię, a mam jeszcze siłę, jest fajna pogoda, a miałem dograć materiału, bo ogólnie zbieram materiał na taki reportaż o naszej strefie ekonomicznej. I miałem już z drona nagrane urywki, miałem z kamery, jak się wypowiadam, i jeszcze miałem plan wziąć monocykl i pojeździć po tej całej strefie i z gimbala z GoPro 4 nagrać to. I tak to realizowałem, tylko na sam koniec już czułem zmęczenie, byłem bardzo zadowolony, bo uwielbiam jeździć na tym monocyklu. Przejechałem już mnóstwo, prawie całą strefę i sam przeanalizuję to teraz, właśnie tego nie widzicie, też będę pierwszy raz to widział, ale przypuszczam,
że był chodnik, się krowy rozpędziłem, chciałem na niego wskoczyć, a za nim była studzienka, która była wypukła. I kurczę, mnie wybiło. Na szczęście szybko nie jechałem, no ale złapałem zająca. I skubany mi uciekł. I tak patrzę, twarz ciała. Tylko najgorsze, co zrobiłem, że nie wymieniłem stroju. A kurczę, byłem w moim najlepszym stroju, który ma historię z Tajlandii. Pozdrawiam John'ego, który na miarę mi to szył, i moja koszula. No i teraz niestety ona jest trochę podziurawiona. Ale co zrobić? Straty muszą być i trzeba się umieć śmiać z pewnych rzeczy. A ja mam duży dystans do siebie i lubię się śmiać. Mam nadzieję, że jak to ktoś teraz ogląda z telewizji Imperium, że tego nie skreśli tego pomysłu, bo oni realizują takie patrole. I to jest coś pięknego. Jadą sobie autem powoli i na przykład starsi ludzie, którzy już nie mogą wychodzić albo są schorowani czy coś w tym stylu, załączą sobie telewizję i widzą, co się dzieje na ich osiedlach. Mamy coś takiego też. Też jakbym na przykład był chory albo coś takiego, bardzo bym się cieszył, jeśli taki patrol by przyjechał po mojej wiosce i zobaczyłbym, co tam u moich sąsiadów, co tam się dzieje, czy coś się zmieniło, no coś pięknego. No i właśnie taki patrol monocyklem byłby bardzo ciekawy. No tylko to jest dopiero moja trzecia, mam nadzieję, że ostatnia, ale najbardziej łagodniejszy, bo tam powoli jechałem, takie minimalne rozpędzenie. No i zobaczycie, pokażę wam straty. Straty nie są duże, tylko najbardziej mi żal tego garnituru, tej koszuli, tych spodni. Ale one nie są aż tak obtargane, jak nie będą, jak, że tak powiem, nikt nie będzie miał pretensji, to chętnie będę je nosił. Będzie mi to przypominało, że muszę wyciągnąć wnioski na monocykl, mieć zawsze starsze ubranie zapasowe, no i całą zbroję albo inne rzeczy. No i kurczę, nie jechałem policji, jechałem tymi chodnikami, ale powiem wam, że na tych chodnikach to było gorzej niż na tej ulicy. Tam było wiele niebezpieczeństw. No i tak się z wami podzieliłem tą relacją. Ja naprawdę się cieszę. Mam nadzieję, że więcej moich znajomych też cieszy się razem ze mną tą radością. Mam nadzieję, że te pozytywne wibracje dojdą też do was i wy będziecie spełniać swoje marzenia i się realizować. I na tym bym chciał dzisiaj zakończyć. A co w przyszłości? W przyszłości chcę podsumować zakład NGK. Bo świetnie mi się tam z tymi ludźmi pracowało, każdy z nich był wyjątkowy i prawie każdy, wszyscy mieli swoje talenty i niesamowite umiejętności. I cieszę się, że mogłem tam popracować i może nie z tytanami, no z tytanami pracy, tak? Byłem w gorszych też zakładach, ale tam trzebało, to było coś pięknego, cały zespół musiał równo pracować, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało i się rozwijało i produkowaliśmy filtry, przykładaliśmy tą drobną kosteczkę do tego, żeby to nasze środowisko było lepsze i nie wdychaliśmy tak tych toksyn z powietrza, bo oni produkują NGK filtry. Mi się tylko kojarzyło ze świecami, takie do motorka, bo sobie kiedyś kupowałem, bardzo ceniłem NGK, to było coś. Iskra to już była trochę gorsza marka, ale oni też właśnie robią filtry do samochodów benzynowych i diesla. Tak więc pozdrawiam ich serdecznie. No i w sumie to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia.